Witajcie kochani w Dniu Pańskim. Dzisiaj zatrzymujemy się przy psalmie 146. On wiary dochowuje na wieki. Daje prawo uciśnionym i daje chleb głodnym. Pan uwalnia jeńców. Pan przywraca wzrok niewidomym. Pan podnosi pochylonych. Pan miłuje sprawiedliwych. Pan strzeże przechodniów. Chroni sierotę i wdowę, lecz na bezdroża kieruje występnych. Pan króluje na wieki, Bóg Twój, Syjonie, przez pokolenia. Alleluja. Psalm o dobroci Boga. Otwiera nasze oczy, kiedy nie widzimy. Uwalnia nas z różnych więzów, łańcuchów, pęt. Uzdrawia nasze serca, nasze ciała. Przyjmuje tego, który przychodzi. Karmi nasze głody. Psalm dobroci Bożej. Chciałabym dzisiaj zachęcić Was, abyście tym psalmem w trakcie Eucharystii, kiedy będzie śpiewany, pomodlili się za siebie samych. Ja również to uczynię. Za siebie samą pomodlę się, abym przyjmowała tę prawdę całym sercem. Prośmy o to z pokorą, aby słowo nie odbijało się od naszego serca, że słuchamy, ale nie słyszymy. Módlmy się o to, abyśmy słyszeli i przyjmowali. I chcę Was zachęcić jeszcze do czegoś więcej, aby w całym nadchodzącym tygodniu, jeśli uda się Wam być na Eucharystii, psalm szczególnie potraktować jako modlitwę za siebie samego. Bóg daje nam słowo, przyjmujmy i módlmy się też za siebie samych. Prośmy o takie serce czujne i dzisiaj chcę Was również zachęcić i zaprosić do modlitwy, szczególnie za Ojca Reniego. Dzisiejszy dzień to jest dzień, w którym dziękujemy Mu za Jego posługę u nas w sanktuarium. Jeśli ktoś z Was chciałby uczestniczyć, to również można się włączyć na mszy o godzinie 10. Módlmy się za Ojca Reniego, dziękujmy Bogu za dar Jego życia i też niech ten psalm wypełnia się w Jego życiu, psalm dobroci. Niech Jezus prowadzi go dalej, tak jak sam chce. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami. Życzymy Wam pięknej niedzieli i dzisiaj zapraszam do pieśni Fundamentem jest miłość. Tekst do tej pieśni napisał właśnie ojciec Remi, więc możemy się szczególnie modlić dzisiaj za niego z wielką wdzięcznością. Do zobaczenia.